Getto warszawskie nie powstało nagle, nie spadło z nieba. Proces separacji żydowskiej społeczności Warszawy od jej pozostałej części był złożony, długotrwały, ale konsekwentnie przeprowadzony przez niemieckich okupantów. Już w czasie wrześniowego oblężenia Warszawy 1939 roku odnotowujemy celowe, złośliwe bombardowanie dzielnicy zamieszkałej przez większą część ludności żydowskiej w okresie ważnego żydowskiego święta. Już jesienią zablokowano żydowskie konta i depozyty. W listopadzie wprowadzono zarząd komisaryczny przedsiębiorstw żydowskich. W połowie 1940 roku rozpoczął się proces przejmowania nieruchomości żydowskich, lokali tego typu jak apteki, gabinety lekarskie. 24 listopada gubernator dystryktu warszawskiego wprowadza dla Żydów nakaz noszenia przez wszystkich powyżej 12 roku życia na prawym przedramieniu białej opaski z błękitną gwiazdą Dawida. Jednym z elementów separacyjnych społeczności żydowskiej było wprowadzenie tak zwanego obszaru epidemicznego, zagrożonego epidemią tyfusu. 2 października 1940 roku gubernator Fischer wydał zarządzenie o utworzeniu dzielnicy zamkniętej w Warszawie. 16 listopada zamknęły się granice getta. I tutaj w 27 000 izb stłoczono ponad 400, być może nawet do 450 000 mieszkańców. Wraz z zamknięciem granic getta rozpoczął się kolejny, jeszcze tragiczniejszy etap prześladowania i gehenny społeczności żydowskiej w Warszawie. Nazywam się Robert Wilczyński, jestem fotografem, jestem mieszkańcem dzielnicy Muranów, który był dużą częścią warszawskiego getta. Przedwojenna dzielnica nie istnieje już. Po wojnie zostały tylko gruzy. Jest też tutaj pewna historia, pamięć, która na pierwszy rzut oka nie jest widoczna. Ta pamięć, ta historia jest ukryta w murach. Chodząc ulicami zastanawiam się, jak wyglądały wtedy te ulice, kto nimi chodził, jacy byli ci Żydzi, którzy tu mieszkali. Idąc przez Plac Grzybowski, natknąłem się na wystawę Co trzeci spośród nas. W jednej chwili ta wystawa zadziałała na mnie jak katalizator. W jednej chwili połączyłem te moje myśli z tymi obrazami, z tymi zdjęciami, które były na tej wystawie. I przenosić te obrazy we współczesną Warszawę. Znajdujemy się na terenie byłego getta warszawskiego, przy szpitalu Berzonów i Baumanów, gdzie odbędzie się wystawa mojego autorstwa, zorganizowana razem z Muzeum Getta Warszawskiego, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Muzeum Getta Warszawskiego chciałoby bardzo serdecznie zaprosić Państwa na wernisaż wystawy Roberta Wilczyńskiego Miasto Żywych, Miasto Umarłych, która odbędzie się 16 listopada w rocznicę zamknięcia murów getta na 20 planszach, które będą znajdowały się na ogrodzeniu Szpitala Bersonów i Baumanów przy ulicy Siennej Śliskiej. Będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć historię, która wydarzyła się 81 lat temu na ulicach Warszawy. Artysta sięgnął po materiał bardzo mało znany, po zdjęcia, które wcześniej nie były szeroko publikowane, a często są to zdjęcia, które niedawno dopiero udało się Muzeum Getta Warszawskiego odkryć. Na zdjęciach tych znajdują się twarze ludzi, których już nie ma, o których tak naprawdę nic nie wiemy. Artysta przedstawił te twarze w miejscach, przez które obecnie codziennie przechodzimy, które codziennie warszawiacy mijają. W tym roku mija 81. rocznica zamknięcia murów getta
i jest to czas na przypomnienie warszawiakom, szczególnie tym młodym mieszkańcom tego miasta, historii, która ulega niestety zapomnieniu. Zostało tak mało śladów pamięci o żydowskich mieszkańcach, że ten projekt jest szczególnie ważny, dlatego że przechodząc przez pewne miejsca Warszawy, mijając je codziennie, zapominamy o tym, co tutaj było, jak wyglądała ta historia 81 lat temu.